Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co by było, gdyby każda planeta w naszym Układzie Słonecznym była wielkości Ziemi? Cóż, nadszedł czas, żeby przeanalizować tę szaloną hipotezę. Wyobraźmy sobie, jak wyglądałyby poszczególne planety, gdyby były tak duże jak nasza ulubiona Ziemia. Czy jałowy, czerwony krajobraz Marsa stałby się nagle bujną, zieloną oazą? Czy masywny, wirujący, gazowy gigant Jowisz po prostu by zniknął? Jak ogólnie wpłynęłoby to na nasz Układ Słoneczny? Czy wszyscy bylibyśmy skazani na zagładę? Sprawdźmy to! Pierwszy na naszej liście jest Merkury, najmniejsza planeta w naszym Układzie Słonecznym. Ale teraz zapomnijcie o Merkurym, który przypomina wyglądem nasz Księżyc. Zamiast tego wyobraźcie sobie, że stoicie na powierzchni superdynamicznego, rozżarzonego piekła. Wokół znajduje się mnóstwo kraterów i aktywnych wulkanów, a tuż przed wami widać ogromne, oślepiająco jasne słońce. Co za koszmar! Przeanalizujmy jednak dokładnie, co uległoby zmianie. Otóż wraz z rozmiarami wzrosłaby zarówno masa, jak i grawitacja planety. W takim przypadku możliwe jest, że Merkury miałby większą atmosferę. Zakres temperatur na tej planecie jest dość ekstremalny. Nie tylko dlatego, że znajduje się bardzo blisko Słońca, ale także z powodu niezwykle cienkiej atmosfery. Tak więc w ciągu dnia temperatury sięgają tam 430 stopni Celsjusza, a w nocy staje się przerażająco zimno, aż do minus 180 stopni Celsjusza. Ale teraz, gdy grawitacja jest silniejsza, Merkury mógłby mieć gęstszą atmosferę. Dzięki temu ciepło byłoby lepiej rozprowadzane po planecie. Atmosfera nie jest jednak jedyną rzeczą, która może sprawić, że na Merkurym wzrosłyby temperatury. Gdyby ta planeta stała się większa, prawdopodobnie doświadczyłaby zwiększonego wewnętrznego ogrzewania z powodu kompresji grawitacyjnej. Hipotetycznie, z tego powodu aktywność tektoniczna mogłaby wzrosnąć. Innymi słowy, bardziej zróżnicowany krajobraz, więcej gór i więcej przerażających aktywnych wulkanów. Gratulacje! Zamieniliście Merkurego w planetę podobną do Wenus. Dla nas te wszystkie zmiany nie byłyby zbyt przyjemne. Wysłanie tam statków kosmicznych stałoby się znacznie trudniejsze. Lepiej więc, żeby Merkury pozostał taki, jaki jest. Mały, spokojny i nudny. Czyli w zasadzie zupełne przeciwieństwo kolejnej planety – Wenus. Co więc stałoby się z Wenus, gdyby była wielkości Ziemi? Właściwie nic, w ogóle by się nie zmieniła. A to dlatego, że Wenus już teraz jest prawie takiej samej wielkości. Nazywa się ją nawet bliźniaczką Ziemi, choć oczywiście bliźniaczka to duża przesada. W rzeczywistości te planety nie mogłyby się bardziej różnić. Wenus często nazywamy gwiazdą poranną, ponieważ jest tak jasna i widoczna na niebie, ale nie dajcie się zwieść jej piękno. Ta planeta jest jednym z najbardziej niegościnnych miejsc w naszym Układzie Słonecznym. Jej powierzchnia ma około 482 stopni Celsjusza, jest gorętsza niż świeżo upieczona pizza i pokryta gęstymi chmurami kwasu siarkowego, który rozpuściłby każdego człowieka, chcącego ją odwiedzić, więc niestety w najbliższym czasie nie planujcie tam żadnych wycieczek. Przejdźmy więc do planety, która w przeciwieństwie do Wenus potencjalnie może stać się dla nas nowym domem. To Mars. Wyobraźcie sobie, że stoicie na powierzchni Marsa, oglądacie błękitny zachód Słońca i wdychacie orzeźwiające powietrze. Tak, dobrze usłyszeliście, powietrze. Co więcej, wokół moglibyście zobaczyć rośliny, zwierzęta i w zasadzie czuć się jak na Ziemi. Ale jak to jest możliwe? Większy Mars miałby silniejsze pole magnetyczne i grawitację. Prowadziłoby to do powstania bogatszej i gęstszej atmosfery, w której prawdopodobnie istniałoby więcej pierwiastków gazowych, w tym tlen. Czy to nie byłoby fajne? Ponadto gęstsza atmosfera mogłaby rozprowadzić ciepło po całej planecie, więc Mars mógłby stać się znacznie cieplejszy i przytulniejszy. I tu pojawia się najważniejsza zmiana – woda w stanie ciekłym. Mars faktycznie ma trochę zamrożonej wody na swoich biegunach i w podpowierzchniowych zbiornikach, ale z silniejszym przeciąganiem grawitacyjnym mógłby potencjalnie ustabilizować ciekłą wodę na swojej powierzchni. Hurra! Jednak nie wszystko byłoby takie fajne. Nowy Mars miałby również dość wybuchową osobowość. Już teraz jest aktywny geologicznie, ale jego wewnętrzne ciepło i ciśnienie gwałtownie by wzrosło. To oznacza częstsze i bardziej intensywne erupcje wulkaniczne. Wyobraźcie sobie, jak ekscytujące byłoby oglądanie takich wybuchów na innej planecie. Oczywiście z bezpiecznego miejsca.
Ogólnie rzecz biorąc, planeta mogłaby stać się bardziej zielona i bujna, ale nie moglibyśmy czuć się na niej bezpiecznie. Choć i tak, fajnie byłoby to zobaczyć. Ale nadszedł czas, aby przejść do gigantów naszego Układu Słonecznego. Jeśli wcześniej powiększaliśmy planety, teraz pora, aby ścisnąć je naprawdę, naprawdę mocno. Gdyby Jowisz stał się 11 razy mniejszy, to rady, co to byłaby za katastrofa? Pierwsze, co byśmy zauważyli, to zmiana grawitacji. Mówię, zauważylibyśmy, ponieważ teraz zdecydowanie musielibyśmy się gdzieś przenieść. Jowisz doświadcza od 30 do 100 kolizji z dużymi asteroidami rocznie. Wszystko z powodu jego najsilniejszej grawitacji, która przyciąga wszystkich tych kosmicznych wędrowców i w ten sposób nas chroni. Ale teraz nasz wielki opiekuńczy brat zamienił się w małe dziecko. Możemy się przywitać z chmarą asteroid. Aha, i przy okazji pożegnajmy Jowisza. Ta planeta jest znana ze swojej gęstej, wirującej atmosfery, ale przy słabszym przyciąganiu grawitacyjnym Jowiszowi prawdopodobnie trudno byłoby ją utrzymać. Z czasem więc powoli uciekałaby w przestrzeń, pozostawiając za sobą cienką atmosferę złożoną głównie z azotu i tlenu. Będziemy musieli również pożegnać się z ikonicznym wyglądem innego giganta, Saturna. Najbardziej zauważalną różnicą będzie zniknięcie jego słynnych pierścieni. Zbudowane z małych cząsteczek lodu i skał, pierścienie są unikalną cechą Saturna. Jednak przy grawitacji takiej jak na Ziemi, spadłyby one na planetę lub rozproszyły się w przestrzeni kosmicznej. A to pech. Saturn jest również gazowym olbrzymem, podobnie jak Jowisz. Jego atmosfera składa się głównie z wodoru i helu, ale gdyby był wielkości Ziemi, jego gazy zostałyby ściśnięte z powodu zwiększonej grawitacji. To sprawiłoby, że byłby znacznie gęstszy. Oznacza to, że ogólny rozmiar i kształt Saturna uległby zmianie. Teoretycznie, jeśli mocno ściśniemy Saturna, może on nawet potencjalnie stać się brązowym karłem. Jest to rodzaj niedziałającej gwiazdy, której brakuje masy do podtrzymania fuzji jądrowej, ale która emituje ciepło i światło. Saturn mógłby więc zupełnie przestać być planetą. Pogoda na nim prawdopodobnie też by się zmieniła. Wszystkie intensywne zjawiska atmosferyczne, takie jak słynna sześciokątna burza na jego północnym biegunie, stałyby się słabsze i spokojniejsze. Następny gigant to Uran. Spróbujmy skompresować tego biedaka. Po pierwsze, grawitacja powierzchniowa na Uranie byłaby znacznie słabsza niż teraz. Jego atmosfera również mogłaby się zmienić. Gdyby Uran był mniejszy, mógłby mieć cięższą atmosferę, złożoną z zupełnie innych gazów. Ta planeta jest dość chłodna, ze średnią temperaturą minus 214 stopni Celsjusza, ale gdyby była wielkości Ziemi, mogłaby faktycznie trochę się ogrzać ze względu na zmniejszony stosunek objętości do powierzchni. Nie powinniśmy się jednak zbytnio tym ekscytować, nadal byłoby o wiele zimniej niż w najzimniejszych miejscach na Ziemi. Jak widać, gazowe olbrzymy niełatwo przechodzą przez to całe kurczenie się, z wyjątkiem być może jednego z nich. O dziwo, zmniejszony Neptun stałby się znacznie przyjaźniejszy. Przede wszystkim byłby wtedy prawdopodobnie skalistą planetą z maleńką atmosferą. Oznacza to, że zniknąłby gazowy gigant, ale zamiast tego powstałaby planeta, na której łatwiej byłoby żyć i poruszać się ludziom i zwierzętom. Mówiąc o poruszaniu się, ze względu na mniejszy rozmiar, grawitacja na nowym Neptunie stanie się prawie taka sama jak na Ziemi, co sprawi, że będzie nam o wiele łatwiej chodzić i skakać. Koniec z unoszeniem się w przestrzeni. Teraz atmosfera Neptuna jest tak gęsta, że ledwo można byłoby zobaczyć rękę przed twarzą, a ciśnienie na powierzchni jest około 100 razy większe niż w atmosferze Ziemi, ale nasz nowy Neptun byłby zupełnie inny, z dużo cieńszą i mniej gęstą atmosferą. Nadal byłoby w niej trochę metanu, wody i amoniaku, ale nie tak dużo jak wcześniej. Wreszcie temperatura. W tej chwili Neptun jest bardzo mroźny, ze średnią temperaturą minus 223 stopni Celsjusza. Ale gdyby był tej samej wielkości co Ziemia, prawdopodobnie stałby się znacznie cieplejszy, tak jak Uran. A, to już bardziej nam pasuje. Co to byłaby za planeta? To tyle, jeśli chodzi o zmiany w planetach. Ale co by się stało z całym Układem Słonecznym, gdyby wszystkie jego planety miały tę samą wielkość? Trudno to przewidzieć, ale jest pewne, że ich grawitacje i orbity mogłyby się bardzo zmienić. Jest mało prawdopodobne, że które... Rok 2002 i 3 to przełomowy okres w odkrywaniu nowych, fascynujących światów. W zeszłym roku NASA przekroczyła liczbę 5000 potwierdzonych egzoplanet. Ich lista jest niesamowicie zróżnicowana. Obejmuje skaliste superziemie,
gazowe olbrzymy podobne do Jowisza, lodowe olbrzymy typu Neptuna i tak dalej. A to dopiero początek. W samej naszej galaktyce może być ponad bilion egzoplanet. Ale najważniejsze pytanie brzmi, ile z nich nadaje się do zamieszkania przez ludzi? Czy są na tej liście jakieś planety, na których mogłoby istnieć życie? Albo które mogłyby stać się dla nas w przyszłości domem? Oczywiście, że są. A w latach 2022-2023 znaleźliśmy ich aż 5. Zapnijcie więc pasy, bo zabiorę Was w szaloną podróż poza nasz Układ Słoneczny. Pierwszą planetą na naszej liście jest Wolf 1069b, co jest trudne do zapamiętania, więc po prostu nadam jej przydomek Wolfi, no bo kto mnie powstrzyma? NASA? Nowe badania przeprowadzone przez 50 zachwyconych tym faktem astronomów potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia. Egzoplaneta Wolfi, która znajduje się zaledwie 31 lat świetlnych od nas, może być potencjalnie skalistym światem. Innymi słowy, teoretycznie jest to planeta nadająca się do zamieszkania. Zespół stojący za tym odkryciem użył techniki zwanej prędkością radialną do wykrycia egzoplanety. Jest to sposób, w jaki naukowcy badają ruchy gwiazd i planet. To tak jakbyś rzucał sobie z kumplem piłkę i gdy on rzuca, możesz zobaczyć, jak piłka zbliża się do ciebie coraz bardziej. Na tym mniej więcej polega prędkość radialna. Kiedy planeta porusza się w naszym kierunku, gwiazda, wokół której krąży, wydaje się zbliżać do nas. Kiedy planeta się od nas oddala, sprawia, że gwiazda wydaje się bardziej odległa. Naukowcy mogą wykorzystać te informacje, aby dowiedzieć się, jak zachowuje się planeta i jaka jest jej wielkość. I tak właśnie znaleźli Wolfi. Szacuje się, że ta egzoplaneta ma rozmiar Ziemi, ale około 1,5 razy większą masę. Orbituje wokół czerwonej gwiazdy karłowatej, którą będę nazywał mamą Wolfiego. Ale największym zaskoczeniem jest fakt, że Wolfi orbituje w strefie zamieszkiwalnej swojej gwiazdy, co oznacza, że na jej powierzchni może istnieć woda w stanie ciekłym. To jak trafienie w egzoplanetarną ruletkę. No, chciałbym to zobaczyć. Badanie szacuje, że jeśli Wolfi ma atmosferę podobną do ziemskiej, temperatury mogą tam wzrosnąć nawet do 13 stopni Celsjusza, co oznaczałoby, że woda w stanie ciekłym będzie gromadzić się na dziennej stronie planety. Ale jest pewien haczyk. Egzoplaneta obraca się synchronicznie wokół swojej gwiazdy, co oznacza, że jest do niej zwrócona zawsze tą samą stroną. Wyobraź sobie, że jedna strona planety jest zawsze skąpana w cieple swojej gwiazdy, podczas gdy druga znajduje się w wiecznej ciemności. Zespół naukowców uważa, że jest to główny kandydat do dalszych badań, ale na odpowiedzi będziemy musieli poczekać jeszcze 10 lat. Do tego czasu musimy po prostu przeszukiwać niebo naszymi teleskopami i trzymać kciuki. Następna planeta to TOI-700e. Pomyślmy o jakiejś dobrej ksywce. NASA właśnie odkryła nową planetę, która ma zamiar wziąć galaktykę szturmem. A może powinniśmy powiedzieć, że orbitą... Wiem, nadam jej przydomek Tadek. Jest prawie wielkości Ziemi, najprawdopodobniej ma wodę w stanie ciekłym na swojej powierzchni i znajduje się zaledwie 100 lat świetlnych od nas. Nie jest to oczywiście odległość na weekendowy wypad, ale jak na kosmiczne dystanse, wystarczająco blisko. Tadek jest czwartą planetą w swoim systemie i ma dość krótką orbitę. Okrąża swoją gwiazdę w ciągu zaledwie 28 dni. Cóż, przynajmniej to oznacza urodziny co miesiąc. Hurra! Tym razem odkrycia dokonano za pomocą metody tranzytu. Planety same w sobie są niesamowicie małe i trudne do wykrycia, ale kiedy znajdują się przed swoją gwiazdą, blokują część emitowanego przez nią światła, sprawiając, że wygląda ona nieco ciemniej. Gdy tylko planeta się oddala, gwiazda znów staje się jaśniejsza. Aby znaleźć planetę, naukowcy bardzo uważnie obserwują, czy jasność gwiazdy się zmienia. Jeśli tak, to znaczy, że prawdopodobnie jest tam planeta, która bawi się z nami w chowanego. W ten właśnie sposób znaleźli Tadka. Odkryła go misja TESS, która przy okazji udokumentowała istnienie 66 nowych egzoplanet i 2100 kolejnych kandydatów czekających na potwierdzenie. Przy okazji, bo zasadniczo TESS była zajęta obrazowaniem 75% nieba. To dopiero efektywna praca. Tadek znajduje się w przypuszczalnej strefie zamieszkiwalnej pomiędzy planetami C i D, ale być może obraca się synchronicznie z gwiazdą, tak jak Wolfi. Więc będziemy musieli zadowolić się jednostronnym wodnym światem.
Odkrycie Tatka jest obiecującą perspektywą dla dalszych obserwacji i pokazuje potencjał TESS do znajdowania jeszcze mniejszych egzoplanet w przyszłości. Kto wie, może pewnego dnia uda się znaleźć wśród gwiazd nowy dom dla ludzkości, albo przynajmniej nowe miejsca na wakacje. Następnie mamy bliźniaki GJ1002b i GJ1002c. Kosmos właśnie się do nas przybliżył dzięki odkryciu dwóch egzoplanet, którym nadam przydomek Jaś i Małgosia. Znajdują się one zaledwie rzut kamieniem od naszego Układu Słonecznego. Tak jest, te dwie podobne do Ziemi planety leżą w odległości mniejszej niż 16 lat świetlnych, co w kategoriach kosmicznych oznacza zaledwie rzut beretem. Dla porównania Proxima Centauri B, która jest najbliższą egzoplanetą o masie Ziemi, znajduje się w odległości 4,2 roku świetlnego, tak więc ci dwaj nowi sąsiedzi są naprawdę blisko. Obie krążą wokół czerwonej gwiazdy karłowatej o masie zaledwie 1/8 masy Słońca. Jest ona dość chłodna i słaba, ale to dobrze, bo te planety są bardzo blisko niej. Jaś potrzebuje 10 dni na okrążenie swojej gwiazdy, natomiast Małgosia nieco ponad 21 dni. To chyba oznacza jeszcze więcej urodzin. Odkrycie zostało dokonane przez międzynarodową grupę naukowców i było nie lada wyczynem. Zespół musiał współpracować z dwoma instrumentami, Espresso i Carbenes. Ciekawe, czy z ich pomocą można odkryć podwójne latte. Otrzymali pomiary tak dokładne, że można było praktycznie policzyć liczbę kraterów na powierzchni planet. Najważniejsze jest to, że znajdują się one w strefie zamieszkiwalnej swojej gwiazdy i mają odpowiednie rozmiary, co czyni je doskonałymi kandydatami do przyszłych badań atmosfery. Szef zespołu powiedział: natura jest chyba zdeterminowana, żeby pokazać nam, że planety podobne do Ziemi są bardzo powszechne. Dodając te dwie, wiemy teraz o 7 planetach w układach planetarnych całkiem blisko Słońca. To miło, że mamy tylu przyjaznych sąsiadów. Podsumowując, odkrycie Jasia i Małgosi to ogromny skok dla ludzkości. Wznieśmy więc wszyscy szklankę H2O lub czegokolwiek, co pije się na egzoplanetach i uczcijmy to. Ostatnią planetą na naszej liście jest LP899C, którą nazwę Bolkiem. Ta superziemia znajdująca się w odległości około 98 lat świetlnych jest mniej więcej o 40% większa od naszej rodzimej planety. Co więcej, ma bliźniaka. Nazwijmy go Lolek, który jest aż o 75% większy od Ziemi. Więcej przestrzeni to dobra rzecz, prawda? Obie planety orbitują wokół czerwonej gwiazdy karłowatej. Niestety planeta Lolek jest dość gorąca, z temperaturą na powierzchni szacowaną na 123 stopnie Celsjusza, więc lepiej go nie dotykać. Jej brat, Bolek, znajduje się w strefie zamieszkiwalnej swojej gwiazdy, co czyni tę planetę pierwszorzędnym kandydatem do poszukiwania śladów życia. Pamiętajmy jednak, że rzeczywista temperatura planet zależy od ich atmosfer. Możliwe, że Bolek, który znajduje się najbardziej na zewnątrz, ma niekontrolowany efekt cieplarniany, przez co bardziej przypomina Wenus niż Ziemię. Ta planeta może więc być zbyt gorąca, by nadawała się do zamieszkania. Ale nie traćmy jeszcze nadziei. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba, wystrzelony w grudniu 2021 roku, jest już na tropie. Dzięki najnowocześniejszej technologii i potężnym instrumentom, w tym spektrografom, może on zajrzeć w atmosfery egzoplanet i... Co by się stało, gdyby Ziemia rozdzieliła się na dwie oddzielne planety, jedną w całości składającą się z lądu i drugą z wody? Czy moglibyśmy żyć na którejkolwiek z nich? No i jakby to było? Dobrze trafiliście, bo właśnie zamierzam odpowiedzieć na te pytania. Wyobraźmy sobie, że błękitna planeta rozczłonkowała się na dwa obiekty, dzielące wspólną orbitę. Nazwijmy je roboczo skała i woda. Tak, wiem, kreatywność najwyższych lotów. Zacznijmy od skały, bo łatwiej ją sobie zwizualizować. Wystarczy, że zadamy jedno pytanie. Co by było, gdyby wszystkie oceany na Ziemi nagle wyschły? Wiemy, że woda to życie, w końcu pokrywa 70% powierzchni naszej planety. Jest jej tyle, że nawet gdyby wszystkie oceany i morza zniknęły, i tak wciąż trochę by jej zostało, na przykład w podziemnych rzekach i potokach. Ale niestety byłoby jej za mało, żeby zapewnić nam byt. Wszystkie stworzenia morskie znikają. Po jakimś czasie pozostałe zwierzęta, rośliny i oczywiście ludzie dzielą ich los. Całkowicie wysuszone lasy zamieniają się w wielką pożogę i wkrótce zostanie z nich tylko popiół. Ale koniec końców nie jest aż tak źle. Życie wciąż trwa w pewnych formach.
istnienie niektórych bakterii sprawia, że karaluchy zielenieją z zazdrości, a mogą one przetrwać niemal w każdych warunkach. Żeby nie być głosłownym, ekstremofile już przystosowały się do życia bez wody. Te organizmy poradzą sobie w niebotycznie gorącym czy kwaśnym otoczeniu bez wody czy światła słonecznego. Bez nich skała staje się pustą, pozbawioną życia planetą, chociaż kto wie. Może pewnego dnia wyewoluują w jakieś niesamowite formy, które odnalazłyby się nawet w ekstremalnie nieprzyjaznym środowisku. Póki co jednak skała jest tylko zawieszoną w kosmosie skałą. Chwila, chyba nie wyobrażaliście sobie piekącej pustyni albo jakichś stepów. Niespodzianka, ta planeta jest teraz bardzo zimna. Widzicie, bez wody nie byłoby atmosfery, a ta składa się z mieszanki najróżniejszych gazów, m.in. wodoru i tlenu. Troszkę H i nieco O, chyba wiadomo w jakim kierunku idziemy, prawda? No pewnie, nie ma wody, nie ma atmosfery. A skoro zatrzymuje ona wszelkie niezbędne ciepło, bez niej nasza planeta szybko by się schłodziła. Różnica między chłodnymi a jeszcze chłodniejszymi zakątkami świata też stałaby się bardziej odczuwalna. Woda jest swoistym stabilizatorem klimatu. Oceany pochłaniają niemal całe ciepło pochodzące ze Słońca i równomiernie rozprowadzają je po całej Ziemi, aby nie stała się nazbyt gorąca lub zimna. Bez tego wszystkiego skała stopniowo przeobraża się w mroźną pustynię. Średnia temperatura na planecie wynosi minus 70 stopni. Na biegunach jest jeszcze niższa, jakieś minus 180. Nawet w cieplejszych miejscach nie przekracza minus 5. Tymi cieplejszymi zakątkami są obecnie dawne oceany, ponieważ na ich osuszone głębiny znacznie bardziej oddziałuje teraz jądro planety. Chyba nie wyobrażaliście sobie tej planety pokrytej śniegiem. Nie mamy przecież żadnej wody, pamiętacie? Jest to po prostu bardzo zimny kawał skały. Staliśmy się większą i bardziej brązową wersją Księżyca. A ten jest w zasadzie pozbawionym wody fragmentem Ziemi. A co z wulkanami? Zdają się naszą ostatnią nadzieją na ciepło. Niestety, ze względu na brak wody, aktywność wulkaniczna drastycznie spada. Góry wulkaniczne i erupcje powstają wskutek kolizji dwóch płyt tektonicznych, oceanicznej i kontynentalnej. Ciężar wody naciska na płyty oceaniczne, w wyniku czego niejako wciskają się pod te kontynentalne, tworząc wulkany. Zatem bez napierającej wody ich aktywność znacząco spada, a tym bardziej nie uformują się nowe. Skała jest obecnie niczym więcej niż planetą pełną wysokich gór. Z każdą kolizją płyt tektonicznych powstaje coraz więcej tych uwypukleń i zagłębień terenu, włącznie z naprawdę głębokimi rowami w rodzaju słynnego rowu mariańskiego. Normalnie powiedziałbym uważaj, bo spadniesz, ale zapomniałem, że przecież nas nie ma. Ponadto, jako takiej pogody też już nie ma. Brak wody oznacza brak śniegu, lodu, deszczu, a nawet chmur. Jedynie wiatr byłby pewnie dość silny. Taki już los skały. Niezbyt kolorowo, więc może lepiej sprawdźmy, jak miewa się nasza druga planeta. Wiele, wiele miliardów lat temu Ziemię pokrywała już sama woda. Potem jakiś miliard lat wstecz poziom mórz opadł i wyłoniły się pierwsze lądy. To na zawsze zmieniło atmosferę planety, a po pewnym czasie pojawiło się życie. Co by się jednak stało, gdyby Ziemia powróciła do swojego pierwotnego stanu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy poznać specyfikę oceanicznych planet. Jak one wyglądają? A wybaczcie, prawie zapomniałem, przecież nie mamy pojęcia. Jeszcze nie odkryliśmy takiej planety, ponieważ są niebywale rzadkie. To znaczy, istnieje jedna, którą można by nazwać oceaniczną planetą. Nawet nie będę próbował wymówić jej nazwy. Mimo wszystko jednak nie wygląda tak, jak sobie wyobrażacie. Tamtejsza woda występuje w bardzo dziwnym, wyjątkowym stanie skupienia. Uczeni nazywają go gorącym lodem lub superpłynną wodą. Czegoś takiego jeszcze nie było. Generalnie jednak prawdziwe oceaniczne planety są tak odosobnionym zjawiskiem ze względu na różne uwarunkowania fizyczne, które są trudne do spełnienia. Takie obiekty wymagają bardzo specyficznej temperatury, ciśnienia i wielu innych rzeczy. No ale dobra, czysto hipotetycznie. Jak wyglądałaby taka planeta? Przede wszystkim nie mogłaby być w 100% wodnym światem.
Mam nadzieję, że nie pomyśleliście o gargantuicznej kropli wody obiegającej swoją gwiazdę. To musi być planeta z jądrem i jakimś stabilnym fundamentem. Wyobraźmy sobie zatem, że cała woda na byłej Ziemi zmieszała się w jeden gigantyczny słody ocean. Spełnienie marzeń wszystkich zwierząt morskich, ale dla nas już niekoniecznie. Jedynymi zwierzętami, jakie mogłyby to przetrwać, poza rybami, to pewnie umiejące pływać ptaki żywiące się morskimi stworzeniami. Podejrzewam, że nawet gdyby poziom mórz i oceanów znacząco wzrósł, i tak znalazłoby się kilka wysepek wystających ponad powierzchnię wody. Byłyby to zapewne dawne szczyty najwyższych gór typu Mount Everest. Zatem gdyby jakieś ptaki uwiłyby sobie na nich gniazda, mogłyby przeżyć jakiś czas. Ale co z nami? Cóż, wciąż mamy szansę, o ile wystarczy nam czasu na przygotowania przed gigantyczną powodzią. Moglibyśmy zaadaptować się do życia w monstrualnych łodziach podwodnych lub na równie wielkich statkach. Żywność hodowalibyśmy na ich pokładach, a żywilibyśmy się rybami. Jednak bez himalajskich wysp nie pociągnęlibyśmy za długo. Gdyby nastąpiła awaria i nie mielibyśmy gdzie przybić, możliwości usunięcia usterki byłyby niemal zerowe. Niestety, nie mamy już wody pitnej. Możemy ją pozyskać jedynie z deszczu lub poprzez filtrowanie wody morskiej, ale musielibyśmy ją gdzieś przechowywać, prawda? Takie pojemniki zajmowałyby sporo miejsca i byłyby dość ciężkie, ale ogólnie rzecz biorąc, planeta woda wcale nie jest taka zła. Jest tu nawet ciepło. Średnia temperatura wynosi jakieś 10 stopni, a globalna amplituda jest niewielka, od minus 30 na biegunach do 20 stopni na równiku. W porównaniu do skały to naprawdę nieźle. Planeta woda miałaby nieznacznie większy promień od Ziemi ze względu na objętość, owszem, wody. Z kolei jej gęstość byłaby paradoksalnie dość niska. Grawitacja też stałaby się nieco słabsza. Co się natomiast tyczy obu planet, gdyby umieścić je na orbicie Ziemi, po jakimś czasie oddaliłyby się od siebie i przemieszczały po różnych trajektoriach. Zachowywałyby również bezpieczny odstęp, dzięki któremu nie zderzyłyby się ze sobą. Rok kalendarzowy na jednej trwałby 12 miesięcy, a na drugiej 10 lub 11. No i to tyle. Interesująca wizja, prawda? Ale co najciekawsze, wszystko to naprawdę może się kiedyś wydarzyć. Trzeba pamiętać, że gęstość skorupy ziemskiej stopniowo się zmniejsza. Pewnego dnia woda może faktycznie zalać wszystkie kontynenty. Z drugiej strony za kilka miliardów lat, gdy Słońce zacznie się rozszerzać i stanie się czerwonym olbrzymem, wszystkie oceany wyschną, ale to nie stanie się jutra. Dobrze więc, weźmy głęboki wdech i zapomnijmy na razie o tym. Wystarczy tych kosmicznych baśni braci Grimm. Nie warto marnować czasu na tak odległe sprawy. Teraz mam większy problem. Gdzie ja położyłem portfel? Przecież kładłem go tutaj.